Chciałem bardzo mocno przeprosić kibiców, którzy przyjechali nas wspierać. Pierwszy raz się wstydzę za swój zespół w tym sezonie. Mam nadzieję, że ostatni, bo przyjechaliśmy tutaj i skompromitowaliśmy się. Nazwę to po prostu po imieniu i tak jak jest. To jest kompromitacja. I jest mi naprawdę mocno wstyd za to, co pokazaliśmy. Tyle. Więcej nawet nie chcę dodawać, bo ja bym zaczął mówić, to prawdopodobnie by się przyszło północy i szkoda Państwa czasu. Przeprosić kibiców też, którzy oglądali to, ten popis nasz przed komputerami. Tyle. Dziękuję. Czy to był wynikiem tego, że GKS tyle zaskoczył czymś, czy to wynik Waszej słabszej dyspozycji dzisiaj? Myślę, że GKS niczym nas nie zaskoczył. Przez cały tydzień tłumaczyłem zawodnikom, jak ten mecz będzie wyglądał, może wyglądać, jak gra GKS będzie wyglądała i wydaje mi się, że niczym nie zaskoczył mnie GKS, zaskoczył mnie mój zespół. Nie znałem go z tej strony, nie znałem podejścia zawodników z tej strony. Rozmowa była o miękkich koszach, specyficznych koszach, przy rzutach osobistych. I to jak wydaje mi się, to są najłatwiejsze kosze do zdobywania punktów, czy z rzutów osobistych, czy z pomalowanego. Moi zawodnicy odebrali to w drugą stronę, chcieli mi pokazać, że to nie są najłatwiejsze kosze. Raz rzucali na czysto, raz o deskę. I to jest kompromitacja. Ja nie znałem z tej strony moich zawodników. Dobrze wiedzieć, z kim się teraz pracuje i szkoda z jednej strony, że tak późno. Z drugiej strony dobrze, że jeszcze parę meczów zostało, będzie można z tym coś zrobić. No tak jak trener powiedział, na początku chciałem ja jako zespół przeprosić kibiców, którzy za nami pojechali przez prawie całą Polskę. No i czego zabrakło, czego nie było, co było, to już lepiej nie mówić, bo już wynik to nam pokazał. W sumie wszystkiego zabrakło. Niczego nas nie, tychy, niczym nas nie zaskoczyli. Na początku też się trzymaliśmy, bo graliśmy konsekwentnie, później jak było widać, że się wszystko się rozłożyło. Więc przepraszam na kibiców i wszystkich, którzy to oglądali. Dobry wieczór. Gratulacje dla naszego zespołu, dla zawodników za kawał pracy wykonanej przede wszystkim dzisiaj w defensywie. Pokazaliśmy po co, jak ogromną siłą jesteśmy, wykorzystując swoją rotację zawodników i tą intensywność grania w defensywie. Widać było pełne zaangażowanie, to zawodnicy dali impuls w drugiej kwarcie do tego, żeby ten mecz ustawić na naszą korzyść i myślę, że to był bardzo ważny moment. Wystrzegliśmy się tych strat w drugiej połowie, bo daliśmy 6 strat w pierwszej kwarcie, 10 w całym meczu, więc ten atak też puścił na pewno te głowy nasze. Są już troszkę luźniejsze po tym początku pierwszej kwarty, gdzie nie mogliśmy dobrze wejść w mecz i znaleźć swojego rytmu. Cieszymy się bardzo ze zwycięstwa, ale teraz już trzeba się skoncentrować od poniedziałku na pracy i nadrabiać to, co straciliśmy w ostatnich meczach. Ten drużyny przeciwnie powiedział, że jest mu wstyd za swój zespół. Czy to było wynikiem dobrej gry Tyszan, czy słabego przygotowania? Nie wiem, co myśli trener o jego zespole. Ja dzisiaj jestem zadowolony z pracy mojego zespołu i mam nadzieję, że w końcu uwierzą w to, że tą zespołowością i tym zaangażowaniem w defensywie puści też atak i musimy grać przede wszystkim w defensywie dla zespołu. I to dzisiaj pokazaliśmy w wielu fragmentach, nawet jak prowadziliśmy 20 punktami. Cieszę się bardzo, że nie popełniliśmy karygodnych błędów na scoutingu, a atak się sam otworzył, także... Jedna przerwa na żądanie trenera w drużynie przeciwnej w drugiej połowie to jest brak pomysłu na GKS Tychy, czy wy żeście dobrze jej zeskautowali? Nie wiem, być może nie czuł potrzeby wykorzystania tej przerwy. No, jest duże prowadzenie, każdy trener ma swoją taktykę, także nie wiem, zajmuję się tym, co ja robię ze swoim zespołem. Ja próbuję z mojego zespołu, nawet jak jest plus 30, wyciągnąć maksimum i uczyć ich tego profesjonalizmu i pełnego zaangażowania i przede wszystkim dużej pokory. Tego nam troszeczkę zabrakło przy dobrym bilansie i mam nadzieję, że teraz zejdziemy na ziemię i będziemy szli do przodu. Na pewno cieszy takie zdecydowane zwycięstwo u siebie. Ostatni okres, wiadomo, nie mieliśmy za dobry, dlatego takie zwycięstwo tutaj jest bardzo budujące dla nas.
Widać było poprawę w naszej gry w stosunku do poprzednich spotkań. Przede wszystkim ograniczenie liczby strat. Graliśmy mądrzej, dzieliliśmy się tą piłką w obronie. Wiedzieliśmy, jak mamy grać na obronę, którą DKP Elbląg stosowała. I dzieliliśmy po prostu się tą piłką, czerpaliśmy radość, ale no, dzisiaj odnieśliśmy zwycięstwo defensywą. I kluczowy moment był właśnie pod koniec drugiej kwarty, gdzie bardzo agresywnie broniliśmy, zrobiliśmy z tego przewagę i później stopniowo budowaliśmy cały czas na silnej intensywności w obronie. Clean is good, sanitized is better.